Jesteśmy na Reach4Biz i rozmawiamy z Rafałem, CTO CyberLiVe, Michałem ESE Game i porozmawiamy sobie chwilę o metaversie i aplikacjach, które w tej chwili są na nim budowane. Przed chwilą mieliśmy prezentację, jedną twoją, Rafał, drugą moją, obie dotykające metaversu, ale od trochę innych płaszczyzn. Tak. Bardzo fajna aplikacja. Osobiście widzę bardzo duży potencjał we wszystkim, co jest związane z entertainment na rynku metaversowym. Jestem też ciekaw, jak w ogóle do tego trafiliście i jak zaczęła się ta zabawa. Zaczęliśmy w ten sposób, że jest nas trzech wspólników, dwóch założycieli to są zawodowcy z branży muzycznej, którzy od kilkunastu lat po prostu robią duże festiwale, a wręcz największe na świecie. Ja gdzieś też z tej muzyki się wywodzę, dawno temu zajmowałem się tworzeniem i doszliśmy do wniosku, że jest duża luka pomiędzy pójściem na koncert fizyczny, a obejrzeniem koncertu w telewizji po prostu biernym. Nie ma alternatywy, właściwie są tylko dwie możliwości, jeżeli chodzi o żywy koncert. Michał, ty bardziej na rynku tradycyjnego gamingu. Jak rozpoznajesz? Jest różnica? Ten gaming jest na metaversie? Czy to są troszeczkę jeszcze oddzielne światy i tak naprawdę zaczynamy tutaj działać na zupełnie równoległych płaszczyznach? Znaczy, jeśli chodzi o gaming i e-sports, to gaming i e-sports poszukują nowych rozwiązań, ponieważ wiadomo, że jeśli patrzymy globalnie na e-sports, mamy wiele tytułów, które od lat już funkcjonują, które są bardzo popularne, które nawet swojej popularności, mógłbym powiedzieć, dorównują tytułom czy wydarzeniom, dyscyplinom sportowym w zasadzie, wydarzenia właśnie we sporcie. Natomiast cały czas jest to poszukiwanie i jak tak spojrzymy na tą historię właśnie e-sportu, no niedługą, że gdzieś były elementy adaptacji projektów VR-owych czy turniejów VR-owych, teraz chociażby metavers, gdzie no takim może pierwszym protoplastą metaversu jest właśnie Roblox, gdzie pojawiają się gry sportowe, gry, jak zobaczymy na Robloxie, jest finał na przykład rozgrywek NFL, ktoś tworzy grę z tym związaną, gry piłkarskie, gry lekkoatletyczne, czyli to jest takie szukanie też przez wielu, okej, nie ma dzisiaj żadnej popularnej gry, na przykład nie wiem, wyścigów rowerów górskich, to ktoś może to wykreować, więc jakby wydaje mi się, że Metaverse będzie poszukiwał, znaczy e-sport będzie poszukiwał tych rozwiązań właśnie związanych z Metaverse, z Web 3.0 i myślę, że to jest szansa dla też wielu takich dyscyplin, wielu gier, które powiedzmy nie tylko się koncentrują na strzelaniu, czy jak Counter-Strike, czy jak League of Legends, ale to będą na przykład adoptowane dyscypliny sportowe. No widzimy chociażby teraz te wszystkie marki, które właśnie pojawiają się i gdzieś właśnie wykorzystują ten gaming, jak chociażby sklepy Nike'a, czy Gucci, który właśnie chce stworzyć system szkolenia e-sportowców. Wiecie, to, co mnie najbardziej interesuje od strony metaprotokołu, to w jaki sposób jesteśmy w stanie adaptować na rynku metaversowym, na rynku gamingowym Web3, NFT-ki i jak możemy w pewnym momencie zacząć rozmawiać na, moim zdaniem, hipertrudny temat, czyli standaryzacji pewnego rodzaju obiektów, tak żeby one miały w przyszłości możliwość mobilności pomiędzy różnego rodzaju aplikacjami. Bo zobacz, obaj rozmawiamy o NFT-kach, mówimy o czymś, co jest super zdecentralizowane, przemieszcza się pomiędzy walletami, nie ma trzeciej strony, która jest gdzieś tutaj jakimś pośrednikiem pomiędzy nami. Ale cały czas operujemy na różnego rodzaju aplikacjach i tak naprawdę, jeżeli nawet połączymy w naszej grze w jakiś sposób NFT-ki, to cały czas one są związane z jedną grą. Teraz pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie w jakiś, no to będzie na pewno bardzo trudny proces, w jakiej przyszłości wytworzyć standaryzację i możliwość przemieszczania się tych obiektów pomiędzy aplikacjami. Także awatar, który u Ciebie funkcjonuje, mógł funkcjonować w grze u dewelopera gamingowego, w e-commerce, w jakichś innych aplikacjach. I jestem ciekaw, jakie jest Twoje zdanie od strony developmentu już właśnie tak zaawansowanej aplikacji metaversowej.
No oczywiście doszliśmy już do tego punktu, bo jakby jednym z założeń naszego metaversu jest możliwość zamiany akcji i asetów, które w nim są, na wymierne korzyści albo dobra w świecie fizycznym. Więc muszę mieć możliwość przede wszystkim przekonwertowania tego w tą stronę. Druga sprawa jest taka, że my założyliśmy, że nie będzie u nas edytorów w metaversie, czyli to o czym powiedziałeś w Robloxie, że gdzie można tworzyć całe własne programy, własne properties czy asety. My nie chcemy tego robić. My chcemy dać tą możliwość, zostawić artystom, którzy będą pracować na swoich narzędziach, a otworzyć system na tyle, że oni mogą po prostu do naszego systemu, jak do programu 3D czy jakiegokolwiek innego, wgrać po prostu ten content, który wytworzą. Więc jakby to wymaga też... Ale mówisz o kontencie wideo w tej chwili. Nie, mówię tak? Też na przykład o asetach 3D, tak? Okay. O wszelkiego rodzaju asetach. Jest taki na przykład format... Czyli jesteś, jakby twój development idzie w takim kierunku, aby też przyjąć inne obiekty, nie tylko te, które wytworzycie, tak. Nie tylko te, które... I żeby mieć możliwość eksportu tego też do innych metaversów. I do innych metaversów. Czyli teoretycznie jesteś potencjalnie partnerem naszego protokołu, który mógłby z tego korzystać. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo ja właśnie w tej chwili widzę, że do pewnego momentu różne teamy deweloperskie chciały budować wszystko samodzielnie. A teraz zaczyna się to otwierać. W momencie, kiedy teamy zaczynają rozmawiać o NFT-kach, kiedy zaczynają widzieć potencjał, jaki może NFT, migrowanie pomiędzy użytkownikami, zaczynają też myśleć o tym, że i obiekty powinny się migrować razem z tymi NFT-kami. Tak. Dla mnie to jest dosyć fajny temat i no, jak wiesz, to jest w ogóle podstawą całego naszego protokołu. Jak widzisz, no, na pewno to będą bardzo duże wyzwania. Gdzie widzisz największy problem w tym, żeby wpuścić do swojej aplikacji inny obiekt zdevelopowany przez innego 3D kreatora, albo wpuścić obiekt, który, i w zasadzie to jest może inne pytanie, czy widzisz taką możliwość, żeby wpuścić obiekt przez innego kreatora zdevelopowany, czy sam widzisz taką możliwość, żeby dewelopować obiekty, na przykład na bazie protokołu, które mogłyby być w różnych aplikacjach użytkowane, ale mieć kontrolę nad jego wyglądem, no bo to jest chyba ten największy challenge, który jest przed nami. Znaczy myślę, że tutaj, bo jeżeli chodzi o przekazywanie takich asetów stricte typu, nie wiem, modele 3D, czy grafiki, animacje, whatever, to jest dość proste, tak? Bo to możemy zapisać w różnych formatach, to już jest ćwiczone chociażby w programach do grafiki, animacji 3D, gdzie się po prostu mamy przenosi. Mamy biblioteki, z których tak korzystamy. Tak jest, oczywiście. Przenosimy je do jednego, do drugiego. Natomiast problem moim zdaniem zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy wchodzić w funkcjonalności, które reprezentują te asety i co te funkcjonalności albo bądź też co te asety będą robiły w naszym metaversie, tak? Więc jakby no, myślę, że to jest kwestia wydzielenia takiego oddzielnego zupełnie strefy, w której te asety sobie funkcjonują, jednocześnie nie mogąc wpłynąć na innych użytkowników, na sam metavers. Więc jakby no, tutaj widzę to tak naprawdę największe. Czyli parametryzacja. Parametryzacja z jednej strony, z drugiej strony też jakby obrona przed różnego rodzaju skamami i innymi rzeczami, które będą wynikały z tych możliwości, które się będą po prostu pojawiać. Czyli tak naprawdę, no, myślę, że w dosyć podobny sposób to rozumiemy. Z jednej strony mówimy o decentralizacji, otwieramy te protokoły, z jednej strony widzimy, że to musi być w pewien sposób scentralizowane i zarządzane. To znaczy, to jak my rozumiemy możliwość migrowania, to nie tak, że każdy użytkownik będzie mógł wejść do twojej aplikacji z każdym obiektem, gdzie nie masz kontroli, że ty jako deweloper tak naprawdę no nie ma innej możliwości. Musisz zdefiniować, jakiego rodzaju obiekty jesteś w stanie przyjąć. Znaczy, po drugiej stronie masz content kreatora, wybierasz z jakiejś biblioteki content kreatorów tych, którzy dostarczają obiekty, które spełniają jakieś twoje wymogi, które ty definiujesz w odpowiedni sposób i dopiero wtedy jesteś w stanie to zrobić. Czyli tak, z jednej strony mamy tą decentralizację, bo obiekty będą porozpraszane pomiędzy pody, nie będzie jednego orakla, który jest jakby tutaj tym głównym providerem danych, więc to bezpieczeństwo decentralizacji mam zachowane, ale jednak z drugiej strony musimy mieć świadomość, że ta centralizacja zarządzania tymi obiektami będzie musiała istnieć. Tak, tylko myślę, ja tutaj widzę też szansę na przykład w ogólnie w tych głosowaniach w governance. Mhm. To znaczy, że możemy stworzyć pewne bazy zasad, a później jak te zasady mają wyglądać, już może definiować w ogóle community. Na podstawie tego, jak daleko się przesuwamy, tak? Bo wszyscy w tym uczestniczymy, więc wszyscy możemy o tym decydować. Więc
Ja trochę to tak widzę, że początek z naszej strony, a potem jednak idziemy w tym, żeby oddać community kontrolę. No tak, no wszyscy wywodzimy się jednak z rynku krypto i DAO jest dla nas takim wykładnikiem. No, dążymy do tego, żeby jak najbliżej być jednak tej decentralizacji i operowaniu na społeczności. Powiedz mi, a co myślisz o takich aplikacjach mobilnych, jakie my robimy, które, czyli walletach, które będą umożliwiały listowanie różnych tokenów NFT powiązanych z tymi obiektami 3D, nie tylko w rozumieniu, że jest to wallet non-custodial, tylko również, że jest to aplikacja, jest to rodzaj walletu zarządzający tymi obiektami. Czy ten użytkownik cały czas przy sobie ma, może sobie powybierać, zobaczyć aplikację, w której, w ilu aplikacjach może pożytkować. Czy wy jako deweloperzy, content kreatorzy metaversu, byłaby to dla Was atrakcyjna oferta? Chcielibyście, żeby Wasz token zaistniał na tego typu aplikacjach? My jesteśmy otwarci jak najbardziej na wszelkiego rodzaju współpracę i tego typu szczególnie, tak? Bo jakby zależy nam na tym, żeby jednak ten rynek krypto pielęgnować, żeby budować community, żeby jak do najszerszego community dotrzeć. Różnie mamy preferencje, wszyscy mamy różne preferencje i różne potrzeby też, tak? I to one często determinują, jakich narzędzi używamy. Ja widzę w Waszym narzędziu dużą jakby, ponieważ jest bardzo elastyczne, więc widzę tutaj duże pole, którym współpracy Tak, zdecydowanie. Z tego, co rozmawialiśmy przed chwileczką, to mówiłeś też, że w przyszłym roku będziecie podchodzić do jakiegoś innego urządzenia niż mobilka. Nie wiem, czy będą to Oculusy, czy będziecie trafiać w jakieś inne urządzenia, które od razu będziemy mieli tego wysyp. Trochę tego na rynku się pojawi w najbliższym czasie. Ponieważ my już troszeczkę eksperymentujemy, no to też mam nadzieję, że będziemy w stanie na przykład dowieść Wam i takim projektom różnego rodzaju narzędzia, które ułatwią Wam łączenie użytkownika z danymi on-chainowymi. Czy już w ogóle robiliście jakieś rozpoznanie, widziałeś gdzieś tutaj jakieś challenge, z którymi będziecie musieli się zmierzyć? Tak, tylko że trzeba powiedzieć, że my mamy jakby CyberWalk, mamy te dwie części. Jedna jest taka stricte odpowiedzialna za taki interaktywny streaming, a druga jest odpowiedzialna za taki metaverse, w którym w awatarami wchodzimy. I one troszeczkę innymi prawami się rządzą. Streaming ze względu na to, że tak naprawdę, żeby uzyskać dobrej jakości VR na streamie, no to jest minimum 8K i to jest w stereoskopii. W związku z tym, no to jest dużo danych, które trzeba transferować i tak dalej. Czyli i tak prawdopodobnie Cambria dopiero. No, może nie będzie tak źle. Natomiast jakby druga część jest ta stricte awatarowa, która będzie wejście normalnie przy użyciu gogli, czy przy użyciu PC-ów, czy Maców, whatever. Natomiast i też oczywiście cloud gamingu, bo tutaj z GeForce Now mocno chcemy się spiąć. Natomiast tak, zdecydowanie te wszystkie media typu VR, AR to jest część tego projektu, z tym, że jakby powolutku do tego podchodzimy, tak? Najpierw chcemy jakby zaproponować to, że możemy oglądać sobie ten koncert wirtualny na telefonie, na telewizorze i na komputerze. Potem to rozszerzymy o Google VR, a potem rozszerzamy to już o ten metavers, którego będę mógł jako 3D persona oglądać. A jeszcze mam takie pytanie, czy właśnie koncerty tworzycie, czy myślicie o takich treściach popularnych muzycznie, jak na przykład talent show, czy właśnie scena dla młodych artystów, którzy będą gdzieś tam mogli zaistnieć? To super pytanie w ogóle, bo założenie jest takie, że same koncerty w Cybercast, one mają, to jest wiadomo, to są koncerty interaktywne, one mają jakby wprowadzić nową formę przeżywania koncertów. Natomiast metaverse jest stworzony dla artystów, dla tych młodych talentów, mało znanych talentów, może powiedzieć w ten sposób, dla osób, które dopiero zaczynają, więc jakby chcemy wykorzystać swoje doświadczenie i w branży muzycznej, ale też przede wszystkim community, które wynika z Cybercast, który przyciągnie po prostu ludzi do tego metaversu, żeby pokazać tych młodych artystów. Więc jakby ten metavers jest o artystach i dla nich jest stworzony, żeby tam budować community, żeby automatyzować wszystkie transakcje, no bo umówmy się, każdy artysta chce mieć z głowy wszystkie rzeczy prawne i inne rzeczy, więc do tego mamy blockchain i tak dalej, i tak dalej. Więc no, propsujemy na zdecydowanie talenty. Troszeczkę też dotykacie tematyki, z którą działa nasz inny partner, czyli Metatalent, gdzie oni działają już tak. I tutaj Mariusz ma dosyć duże doświadczenie, bardzo duże doświadczenie w prawach do wizerunku i tak dalej. No w ogóle zaczynają się te projekty bardzo mocno przenikać. Gdzieś jest ta płaszczyzna wspólna, którą widzę, ale jeszcze tak zastanawiam się, wszyscy, to w zasadzie dużo teraz też mówisz o społeczności, o budowaniu społeczności. Jak wy widzicie możliwości, które moim zdaniem daje przenikanie się społeczności pomiędzy content kreatorami
aplikacjami, game developerami. Czyli to, że na bazie marketplace'ów w ogóle NFT-ków połączonych z tego typu obiektami, tak jak jest budowane na bazie OpenSea, jest budowana jakaś społeczność, tak zacznie się w pewnym momencie budować społeczność, no, trochę spekulująca, trochę taka fascynująca się branżą NFT-kową i assetami, które są z tym powiązane. To nowe reality, to znaczy o czym żeśmy rozmawiali też na scenie, tak? Że jakby z jednej strony mamy obiekty, ale z drugiej strony możemy zacząć gromadzić i dostarczać użytkownikom też wartości związane z przetwarzaniem danych, które, nie wiem, ilością koncertów, na których dany awatar był, tak? Nie wiem, obiektów użytkowanych w wielu aplikacjach. Czy widzicie, że ten element może też być atrakcyjny? No bo rozumiem, że dla ciebie tak, bo społeczność będzie bardzo ważnym elementem. A dla gamerów? Czy to, że na przykład obiekt będzie użyty w metaversowej aplikacji, będzie robił tam jakiś item experience, który będzie stanowił to nowe rarity dla tokenów NFT, czy to może być power jakiś dodatkowy dla gamera i go przekonać do tego, żeby jednak wskoczyć na ten rynek? Wydaje mi się, że wiesz, jeśli mówimy o gamingu, no tutaj jest kilka takich składowych z gamingu, które możemy do metaverse przenieść, tak? Bo patrzymy chociażby na tak zwane słynne skórki czy skiny, które w grach się pojawiają i które w klasycznych grach nie są do przeniesienia między różnymi platformami, nawet jeśli to są gry typu FPS, a jak popatrzymy na to, no to jest tak naprawdę dodatkowa społeczność, bo ile mamy na przykład społeczności, wokół gry, która związana jest właśnie z tym elementem właśnie skórek, czy jakichś dodatkowych modów, czy chociażby no jedna z młodszych gier e-sportowych pokazała to Rocket League, że na przykład gra, w którą gra się w piłkę samochodami, ale tam zaczęły się pojawiać samochody właśnie z pogromców duchów, samochód Batmana i to się zaczęło cieszyć bardzo dużym zainteresowaniem, więc pytanie jest dzisiaj, że jeśli już ktoś w tym tradycyjnym gamingu grał, dajmy na to w Rocket League samochodem Batmana, no będzie chciał tym samochodem wjechać do innej gry, tak? No właśnie, więc to jest chyba coś, czym tak musimy trochę ten rynek zarazić. No właśnie, też, właśnie. Tak jak widzimy, że wiesz, że nawet gry podobne mają, tak? No bo na przykład bolidy Formuły 1 też się w wielu grach pojawiają, i wyścigowych, i nie tylko. Podobnie jest z różnymi postaciami, podobnie jest tak naprawdę też ze skórkami. No, tradycyjny gaming jeszcze tego nie umożliwia, natomiast wydaje mi się, że też zwróćmy uwagę, że w przyszłości trochę będzie tak jak z internetem, kiedy pojawiły się social media, tak? Że to porównuje do tego, że jak jedna czy druga platforma umożliwiła wam logowanie się, tak? Że przez jedną logujemy się do wielu rzeczy. Czy tutaj tak samo myślę, że ten awatar będzie taki, że wielu gamerów, użytkowników aplikacji Web 3.0 będzie chciał mieć jeden awatar, żeby przechodzić wszędzie. Bo zastanawiam się nad tym, czy tutaj problemem rynku gamingowego do tej pory nie było to, że właśnie nie, jakby nie było narzędzi, które w łatwy sposób umożliwiało zarządzanie tymi obiektami, tak? Jakby wymagałoby to budowania jakiegoś wspólnego, bardzo dużego backendu, że jednak w tym momencie Web3, NFT-ki, ich użytkowość jest w stanie dostarczyć im taką wartość i taką funkcjonalność, która otwiera im tak naprawdę drogę. Jestem, w ogóle jak zacząłem analizować ten rynek gamingowy, to jedną z rzeczy, którą byłem najbardziej zdziwiony, to, że obiekty budowane, czy skórki budowane na przykład dla jednej gry nie były adaptowalne na przykład w innej, gdzie ich wartości w tej chwili potrafią naprawdę osiągać mega kwoty. Ja myślę, że to wynikało z tego, że to jednak było, wiesz, środowisko zamknięte w grze, tak? I tak jak widzimy, no chociażby te najpopularniejsze tytuły, czy polskie, jak Wiedźmin i tak dalej, że wokół tych gier tworzyło się, bo zobaczmy, że ostatnie lata wokół gier tworzy się merchandising, wokół gier tworzyło się wiele, powiedzmy, różnych takich przedsięwzięć, prawda? Że też wokół gier, nie oszukujmy się, tworzyło się wiele biznesów, tak? I jak wspomniane skórki i tak dalej, więc jakby no rozwój internetu, właśnie wejście do metaversu spowoduje, że rzeczywiście może nawet też game developerzy, o których też wspominasz, powiedzą, że może budujmy gry w prostszy, łatwszy, bardziej prosty sposób, a też przekonując użytkownika do tego, no bo jeśli dzisiaj będziesz w stanie ze swoją postacią, ze swoim awatarem wskoczyć do innej gry, a nie wymaga
a nie będzie to wymagało jakiegoś logowania się dodatkowych rzeczy, to myślę, że ta interakcja zbuduje się dosyć szybko. Ja bym to, wiesz co, tak porównał, tak podsumowując trochę do, jak pojawił się e-sport i w pewnym momencie gaming, jakby e-sport stał się bardzo ważną częścią gamingu, ale wtedy właśnie pojawiło się pewne zjawisko, które e-sport odkrył, czyli rywalizacja cross-platformowa, tak? No i dzisiaj wiele gier ma to, że możesz, ja mogę grać na PC-cie, mogę rywalizować z tobą, a ty grasz na konsoli. I w pewnym momencie, kiedy gaming był taki tradycyjny, to zjawisko nie funkcjonowało, ale kiedy pojawiła się rywalizacja i zawodnicy zaczęli rywalizować za nagrody i pieniądze, no to wymusiło tą platformową, multiplatformowość wielu gier i myślę, że tak samo będzie z metaverse. Czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie dostarczyć do rynku jeszcze pomijając multiplatformowość, to jeszcze multiaplikacyjność. Panowie, bardzo Wam dziękuję. Super, że się spotkaliśmy w tym miejscu. Mieliśmy okazję wystąpić, pokazać też to, co robimy. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze do takich rozmów częściej i do jakiejś dalszej współpracy. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo dziękuję. Dzięki. 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 Dzięki.